Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Rafał Stroiński. Jestem adwokatem, partnerem w kancelarii JS Legal. Natomiast występuję tutaj przed Państwem jako dyrektor niewykonawczy US Polish Trade Council, organizacji, która jest partnerem programu Go Global. I wraz z moją koleżanką, panią dr Magdaleną Diering, ja opowiem wpierw o samej organizacji, natomiast później o dwóch naszych flagowych programach, które realizujemy, czyli 500 Innovators i polskim hubie przedsiębiorczości w Dolinie Krzemowej. Proszę Państwa, ja po raz pierwszy z problematyką, miałem przyjemność zetknąć się podczas swojego pobytu w Dolinie Krzemowej w latach mniej więcej 2005-2006, gdy przebywałem na stypendium na Uniwersytecie Stanforda. I w pewnym momencie, niezależnie od swoich zainteresowań akademickich, praktycznych, wszystkich innych, stwierdziłem, że warto zobaczyć, jak wygląda świat poza biblioteką. I poza biblioteką Uniwersytetu Stanforda ten świat wyglądał bardzo interesująco, bez uchybień oczywiście dla samej biblioteki. I zobaczyłem właśnie bardzo dużą integrację, współpracę pomiędzy ośrodkami akademickimi, młodymi biznesmenami, funduszami. Całe to środowisko, całe to otoczenie, które nazywamy w ten czy inny sposób Doliną Krzemową. Poszukując różnych wyzwań, zostałem, czy to działa, przepraszam? W drugą stronę. Okay. Stwierdziłem również ku mojemu zainteresowaniu, że w Dolinie Krzemowej jest bardzo rozbudowana sieć współpracy polskiej, nazwijmy to, Polonii, osób nie tylko polskiego pochodzenia, osób w jakiś sposób emocjonalnie bądź biznesowo z naszym krajem powiązanych. I włączyłem się we współpracę. Włączyłem się we współpracę czegoś, co już wtedy nazywało się US Polish Trade Council, która jest organizacją pozarządową, założoną w 2002 roku. I stopniowo od A do B ta organizacja właśnie stworzona przez osoby, które tam mieszkają, osadzone są w tamtejszym społeczeństwie, w biznesie. Jakby jej rola zaczęła rosnąć, ta jej jakby organizacja, zakres zadań były coraz większe. Czym jest USPTC? Otóż, jak powiedziałem, jest to pozarządowa organizacja, której celem jest wspieranie polskich przedsiębiorców, czy szerzej relacji naukowo-biznesowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a konkretnie Doliną Krzemową i Polską. W obydwie strony. Bardzo często na pewno Państwo spotkaliście się z określeniem, jakby co zrobić, żeby u nas zbudować Dolinę Krzemową. Tak więc my postawiliśmy sobie inne zadanie, w jaki sposób przybliżyć tę Dolinę Krzemową, która jest do naszego kraju. Jakby impulsem do zorganizowania tego przedsięwzięcia była taka nasza konstatacja, że zasadniczo większość krajów, czy nacji, czy społeczeństw ma mniej lub bardziej nieoficjalne swoje przedstawicielstwa na terenie Doliny Krzemowej. Nie chodzi tutaj o konsulaty, nie chodzi tutaj o ambasady, nie chodzi tutaj o biura radców handlowych. Bardziej chodzi o organizacje skupiające przedsiębiorców, które wzajemnie stwarzają warunki do wzajemnego poznania się, warunki do współpracy, do wymiany myśli, do budowy mostów. Takie organizacje, Francuzi, Niemcy, Rosjanie, zasadniczo każdy kraj mniejszy, większy tego typu organizacje miał. Mówiono wtedy, w latach 2005, 6, 7, wcześniej o tych trzech I, Izrael, Indie, Irlandia. No my stwierdziliśmy, że poza, jakby nie licząc organizacji polonijnych ogólnie, które mają na celu jakby współpracę taką jakby bardziej, nie wiem, społeczną, kulturową na terytorium Stanów Zjednoczonych, takiej organizacji nie było. Stwierdziliśmy również, że istnieje bardzo duży potencjał wśród ludzi działających w sektorze high-tech, w Kalifornii i nie tylko, którzy bądź albo są Polakami, z Polski wyemigrowali na różnych jakby etapach naszej historii, bądź też mieli rodziców, dziadków i tak dalej polskiego pochodzenia i z tą swoją polskością w ten czy inny sposób identyfikują się, nie tylko za pomocą jednoznacznie dla nas od razu rozpoznawalnych nazwisk. Chcieliśmy wykorzystać tę synergię, chcieliśmy wykorzystać fakt, że żeby zaistnieć na
każdym rynku tak naprawdę, w szczególności na rynku Doliny Krzemowej, trzeba mieć nie tylko dobry pomysł, ale trzeba także umieć go sprzedać. Trzeba mieć kogoś, kto w jakiś sposób i w dobrym tego słowa znaczeniu otworzy drzwi, kto pokaże, z kim można się spotkać, jak można się przedstawić, jak wreszcie koniec końców zwiększyć świadomość w Dolinie Krzemowej istnienia bardzo wysokiego potencjału naszych firm, naszych przedsiębiorców, całego otoczenia, które w Polsce się, które w Polsce istnieje. I to jest dokładnie ten cel, który nam w owym czasie i nadal zresztą przyświecał. W tej chwili po 10 latach funkcjonowania US Polish Trade Council, wywodząc się z Palo Alto w Dolinie Krzemowej, w sercu Doliny Krzemowej, ma także swoje biura w Waszyngtonie, w Phoenix, Arizona i ostatnio w Nowym Jorku. W Polsce jesteśmy obecni poprzez właśnie Warszawę i nasze biura we Wrocławiu i w Katowicach, we współpracy z Polsko-Amerykańską Radą Współpracy, czyli naszą taką organizacją siostrzaną, która została tutaj założona. USPTC współpracuje z organizacjami naukowymi, z Uniwersytetem Stanforda, z uczelniami polskimi. Współpracuje z korporacjami amerykańskimi. Nie jesteśmy agentem tych korporacji, nie jesteśmy ich pełnomocnikiem, nie jesteśmy ich przedstawicielem, natomiast pomagamy w nawiązaniu relacji. Współpracujemy z innymi instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości zarówno w Polsce, jak i w Dolinie Krzemowej, czy to inkubatorami przedsiębiorczości, czy innymi. Programy, które realizujemy i które realizowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat, są różne. Znaczy, początkowo rozpoczynaliśmy od organizowania spotkań, konferencji tematycznych. W roku 2005 bądź 2006 organizowaliśmy wtedy temat, który był bardzo gorący, Polish Web 2.0. Organizowaliśmy konferencje, spotkania na temat badań nad komórkami macierzystymi. Nawiązaliśmy współpracę z konferencją Global Technology Symposium w San Francisco, potem na Uniwersytecie Stanforda. Szereg różnych innych przedsięwzięć, których cel był bardzo jednoznaczny. Tak? Znaczy, to nie chodzi o to tylko, żeby ktoś coś wyszedł i powiedział, zaprezentował referat, natomiast chodzi o to, żeby jakby pomóc ludziom się spotkać, pomóc ludziom nawiązać ze sobą kontakty, przynieść troszkę z Doliny Krzemowej do Polski i jednocześnie Polsce pomóc, czy polskim przedsiębiorcom pomóc w Dolinie Krzemowej zaistnieć. A pamiętajmy Państwo, że przynajmniej w moim odczuciu jest tak, że ta mowa o Dolinie Krzemowej, czy jakby zapał Go Global w szerokim tego słowa znaczeniu, obecnie jest w moim odczuciu od kilku lat. Ja miałem przyjemność w roku 2006 czy 2007 przedstawiać tutaj, oprowadzać przedstawicieli funduszy Venture Capital z Doliny Krzemowej. Tu przyjechali, może nie przyjechali w najlepszym okresie, bo przyjechali gdzieś tam na przełomie października i listopada. Pogoda była taka, jak przeważnie u nas bywa w październiku i listopadzie, czyli nie do końca kalifornijska. I oni obejrzeli, spotkali się tutaj, pojechali tam i ówdzie. Powiedzieli, no fajnie, ciekawi przedsiębiorcy, ciekawi pomysły, ale zadawali pytania typu, no dobrze, to co dla nich jest rynkiem? Czy dla nich rynkiem jest Mazowsze, czy Polska, czy Polska i Czechy, czy Europa Środkowa, co to jest Europa Środkowa? Pojawił się problem taki, że Polska jest krajem dużym, względnie dużym jak na Europę. W związku z czym bardzo często stworzenie przedsięwzięcia, które zagospodarowuje rynek polski, jakby zaspokaja ambicje lokalnych przedsiębiorców. Nie ma ambicji, żeby podbić świat, no bo po co, skoro w społeczeństwie, które ma tam mniej lub bardziej 40 milionów obywateli, można zarobić pieniądze względnie godziwe, ale nie te największe. Wreszcie pojawiała się kwestia, na którą zwrócili uwagę, no dobrze, ale właśnie polscy przedsiębiorcy nie mają tej ambicji Go Global. Tych, z którymi rozmawialiśmy, nie ma ambicji podbicia świata, wystrzelenia rakiety na Marsa i zarobienia na tym odpowiednich pieniędzy. To w tej chwili się zmieniło. To się zmieniło obecnością, to się zmieniło ambicjami wśród przedsiębiorców, z którymi mam przyjemność rozmawiać, z którymi na pewno Państwo macie kontakt, czy to
sami jako przedsiębiorcy, czy działając w różnych funduszach innych instytucjach, od razu powstaje ten pomysł, że ja z moim produktem, czy to jest jakaś aplikacja programowa, czy jakakolwiek inna, od razu chcę wyjść na świat. Od razu zakładam spółkę niekoniecznie w Polsce, ale w Londynie, albo w Dolinie Krzemowej, albo w Niemczech, gdziekolwiek indziej. I to w moim takim odczuciu, to jest taka dosyć fundamentalna różnica, którą przynajmniej ja obserwuję na przestrzeni ostatnich 4-5 lat. I w tym zakresie US Polish Trade Council bardzo Państwa wspiera. Jeżeli w jakikolwiek sposób do tego się przyczyniliśmy, absolutnie nie przypisując sobie całkowitej zasługi za ten stan rzeczy, to nasza misja jest więcej niż spełniona, aczkolwiek ambicje mamy jeszcze większe. Dwa podstawowe programy, które tutaj realizujemy w tej chwili i o których, tak jak powiedziałem, będzie mowa w większych szczegółach w dalszej części dnia. To jest program US Poland Innovation Hub i Top 500 Innovators Program. W obydwu przypadkach, w obydwu programach chodzi o to, żeby polskich przedsiębiorców, naukowców zbliżyć do Doliny Krzemowej. Proszę Państwa, program US Poland Innovation Hub ma za zadanie selekcję i zaoferowanie szerokiego pakietu szkoleń, przedstawienia, współpracy dla tych polskich przedsiębiorców, którzy nie tylko mają ambicje, żeby zaistnieć globalnie, ale także ci, którzy swoim dotychczasowym działaniem już dają na to pewne wymierne nadzieje. Natomiast program Top 500 Innovators Program ma na celu zaprezentowanie, no właśnie, polskich odkrywców, polskich innowatorów, którzy dzięki pobytowi w Dolinie Krzemowej, między innymi właśnie na Uniwersytecie Stanforda, będą mieli możliwość konfrontacji swoich oczekiwań, swoich nadziei, swoich percepcji tego, co chcą robić właśnie z rynkiem globalnym, ale tak jak mówię, o tym szczegółowo pani dr Dilling będzie opowiadała. Chyba tyle, jeśli chodzi o mój czas, zdaje się, wyczerpał się, jeśli mamy być dokładnie na... Mam jeszcze 5 minut, tak? Bardzo dobrze, świetnie. Proszę Państwa, więc może wykorzystam ten czas, który mi pozostał, żeby może przybliżyć jeszcze dwa słowa o samej organizacji USPTC. Forma prawna USPTC to jest spółka non-profit. To jest osoba prawna, spółka non-profit, czyli o celach niezarobkowych zarejestrowana w stanie Kalifornia. Jej założycielami, jej dyrektorami są osoby, które, pozwolę sobie stwierdzić, osiągnęły sukces w Dolinie Krzemowej. Osoby z różnych sektorów gospodarki. Pan profesor Piotr Moncarz, jeden z założycieli dyrektorów globalnej firmy Exponent, profesor na Uniwersytecie Stanforda, pan Jerzy Orkiszewski i szereg innych osób, które od początku tę organizację budują. To są osoby, które działają w sektorze inżynieryjnym, bądź to w sektorze IT, w sektorze usług, także prawnicy, którzy praktykują w Polsce, jak ja, także prawnicy, którzy praktykują w Kalifornii. Dzięki temu opieramy naszą działalność na dosyć takim szerokim właśnie dojściu bezpośrednio do osób, które mogą wywrzeć pozytywną rolę, czy odegrać pozytywną rolę dla tych przedsiębiorców, których chcemy przedstawić. Proszę Państwa, to może tyle ode mnie w ten sposób. Dziękuję bardzo. Zachęcam do szczegółowego już wysłuchania prezentacji o obydwu programach, które realizujemy. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze.